Witam wszystkich na kanale Polipino 78. Jeszcze jestem w Wisconsin. Jest wtorek. 9 listopada. I za niedługo będę się zbierał. Ale chciałem wam tak jeszcze pokazać tutaj z bliska taką okolicę, jak tu ludzie sobie żyją, mieszkają, czy to, no mieszkają tak jak mieszkają, ale takie domki, działki w lesie, jakieś budki, niebudki, w których tam sobie siedzą i żyją i dobrze im tu jest, dobrze im tu jest. Także słuchajcie, kończę ten pobyt w Wisconsin, w okolicach Wisconsin Dells i zaraz, jak powiedziałem, będę się zbierał z powrotem do siebie. Mam 3 godziny jazdy. Mam nadzieję, że przed ciemną nocą, przed nocą dojadę. O, koty się widzę tam ganiają, szkoda, że tam daleko kot gonił kota, ale już go nie widać. Także kochani, jeszcze się tu przejdę z wami. Pokażę wam, jak to wszystko. Tu niektóre domy na kornerze, może będzie widać ciekawe sytuacje. Jak tu ludzie mieszkają w takich barakowozach. I tu tak mieszkają w takich barakowozach. Tak jak tamten. Tam przez drzewa, co widać. Taki barakowóz. Przez całe życie swoje, słuchajcie, przez całe życie. Także... O, tu jest kot. Goni. O, kot ucieka przez drogę. Widzieliście? Może widzieliście kota. Uciekł kot, przeleciał kot przez drogę. No i tak... Tak tu ludzie żyją, słuchajcie. Zaraz zobaczycie. Będziecie widzieć po mojej drugiej stronie, jak ludzie tutaj żyją. Już się wyłaniamy. O. I taka okolica jest, słuchajcie, taka jest okolica. Takie są domostwa. Kot zeskoczył z drzewa po drugiej stronie, za plecami moimi. I tak. I taka okolica błyskańcy. No i... Wracamy z powrotem do swojego auta, nie? Pod auto moje. Jeszcze tak, popatrzcie. I idziemy. Taka okolica, w której się znajduje. Oczywiście tam, gdzie zatrzymamy się, jest inaczej. Jest po bacowemu, bo to jest bacówka. Także, kochani moi, taki jest to piękny dzień, ale niestety trzeba wracać. Trzeba wracać. Obowiązki wzywają, no wzywają i czekają. Jutro środa, różne sprawy do załatwienia i zebranie, i to, i tamto. No ale co tam będę wam opowiadał. Trzymaj to się, to na razie.